Cześć, witajcie. Ten sobotni poranek na prośbę wielu. Dzisiaj wreszcie Ford Mustang. Zapraszam. Prezentowane auto należy do szóstej generacji Mustanga. Ten został wyprodukowany w roku 2015. Szósta generacja była produkowana w latach 2015-2017. Przepraszam, że nie patrzę do kamery, ale mój wzrok przyciąga oczywiście samochód. Jest to piękny samochód, który należy do Mateusza. Mateusz, dziękuję za użyczenie i w drogę. Słuchajcie, z takich ciekawostek to oczywiście tutaj taka informacja na tabliczce, że Ford Mustang jest produkowany od roku 1964, a dokładnie historia tego samochodu rozpoczęła się w kwietniu roku 64. I z takich ciekawych rzeczy, co mogę od razu powiedzieć, to to, że porównując go na przykład do Challengera czy do Camaro, które mogliście widzieć wcześniej na moim kanale, to Mustang jest znacznie, ale to znacznie lepiej wykonany. Tutaj ta jakość wykonania to już jest spokojnie europejska, jakby to był europejski, a nie amerykański samochód. Słuchajcie, jestem mega zadowolony. Powiem wam, że mam super wygodną pozycję za kierownicą, super kubeł. Tu oczywiście mam taki niebieski znaczek, żeby widzieć kierownicę na wprost, bo przez auto też biegną dwa pasy, także jedziemy. Także pod maską naszego Amerykańca dzisiaj nie 5-litrowa jednostka, a jednostka o pojemności 3,7 litra. O mocy maksymalnej 304 koni mechanicznych i maksymalnym momencie obrotowym 366 Nm. Jednostka napędowa jest z 6-obiegową skrzynią manualną połączona, a moment obrotowy jest oczywiście przenoszony na koła tylne. Słuchajcie, także Mateusz, właściciel tego samochodu, jeździ nim 2 lata. Zakupił go już w Polsce, poprzedni właściciel go miał rok też w Polsce, a samochód przypłynął do Polski mając 2 lata ze Stanów. Był uszkodzony, ale nie było to jakieś wielkie zniszczenie. Mateusz wszystko sprawdził, miał raport Carfaxu, sprawdził wszystko po numerze VIN, także oczywiście był w serwisie, wgrał polskie menu, także mam tutaj komputer pokładowy w języku polskim. Samochód jest 5-letni i aktualny jego przebieg to 107 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, jak na razie to największym problemem jest utrzymać się w 50 na godzinę w terenie zabudowanym, żeby to się dla mnie nie skończyło mandatem, bo fura jest strasznie nerwowa, ale z takich ciekawych rzeczy to spójrzcie na komputer pokładowy, na jego wyświetlacz między zegarami. Jest bardzo rozbudowany, pokazuje napięcie akumulatora, temperaturę oleju, temperaturę wlotu powietrza, temperaturę głowicy, podciśnienie. No tu jest tak rozbudowane menu, że naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Słuchajcie, z takich jeszcze ciekawych rzeczy to proszę akcelerometr, pokazuje nam chwilowe przeciążenie, także mówię, to menu jest bardzo, bardzo rozbudowane i bardzo mnie pozytywnie zaskakuje. Skończył nam się zabudowany, więc możemy jechać trochę szybciej. Uwierzcie mi, że na pokładzie mamy ogromny hałas, bo jest tu niestandardowy wydech, ale dzisiaj tego nie słyszycie, bo po raz kolejny eksperymentujemy z nowymi mikrofonami i dzisiaj jest taki mikrofon, że już nie słychać żadnych szumów. Słuchajcie, kolejna ciekawa pozycja menu. To jest to, że samochód nam mierzy czasy przyspieszenia. Właśnie zjechaliśmy
z drogi, stoimy sobie na jakimś tam bocznym placu i spójrzcie, przyspieszenie, automatyczny start, rozpocznij odliczanie. Wybieram tą funkcję. O, proszę bardzo, robimy tą próbę, spójrzcie jak to działa. Także jak widzieliście, takie rzeczy istnieją. Co prawda w moim wykonaniu nie wyszło to najlepiej, bo od 0 do 50 było ponad 3 sekundy, no ale nie dziwcie się, robiłem to pierwszy raz. Producent samochodu podaje, że od 0 do setki on przyspiesza w 5,8 sekundy i właściciel mówi, że 5,9 według tych zegarów spokojnie można uzyskać. Samochód, jak widzicie, ma bardzo długi przód, można powiedzieć, że ogromny nos z przodu. Bardzo ciekawie się prezentują te dwa pasy biegnące przez maskę. Ale wierzcie mi, że to jego prowadzenie nie ułatwia, szczególnie gdzieś na ciasnych parkingach jest bardzo, bardzo długi, trzeba mocno uważać. Muszę się jeszcze odnieść do spalania tego wozu, więc producent podaje średnie spalanie na poziomie 11,2 litra i właściciel, jeżdżąc na benzynie, testując to, mówił, że jest to przy delikatnej jeździe osiągalne. Natomiast kupił ten samochód już z zainstalowaną instalacją gazową i mówi, że jego średnie spalanie to jest około 15 litrów gazu. Sam by instalacji nie montował, bo mówi, że to trochę kaleczenie rzemiosła w przypadku takich samochodów, ale ponieważ samochód już instalację miał zamontowaną, no to on nie będzie jej demontował. I co można powiedzieć? No 15 litrów gazu przy cenie gazu około 2 litrów, no to frajda z jazdy tym samochodem kosztuje nas 30 zł na 100 km, a myślę, że w przypadku takiej fury to bardzo niewiele. Słuchajcie, no dla mnie jest piękny. Niektórzy mówią, że to amerykański sen o wolności. No nie wiem, może mają rację. Gdyby u nas miała być taka wolność, to musielibyśmy mieć odcinki dróg bez limitu. Bez limitu prędkości oczywiście. Piękny samochód. Spójrzcie na te pięcioramienne gwiazdy z tym pięknym napisem Mustang. No śliczne w Elasie, śliczne. Właściciel oczywiście je dokupował i koszt 4 felg bez opon to 7000 zł. No można sobie jeszcze zadać pytanie, czy jazda takim samochodem mocno drenuje kieszeń. No, z tego co mówi właściciel, to okazuje się, że nie. Na przykład wymieniał sprzęgło niedawno i koszt wymiany sprzęgła w tym samochodzie to, nie zgadniecie, 1400 zł z robocizną. A poprzednim samochodem, jakim jeździł właściciel, to było Audi A5, czyli 3 TDI. I tam jak wymieniał sprzęgło, to był koszt, wiadomo, ponad 3,5 tysiąca. Kolejnym takim przykładem jest wymiana klocków hamulcowych. Komplet na 4 koła kosztował z robocizną 800 zł. Klocki zostały zamówione w oryginale. I tradycyjnie rzut okiem pod maskę, spójrzcie, widlasta szóstka, 3,7 litra, no dosyć ogromna, na oko by można powiedzieć, że jest więcej niż 3,7, że to może jest piątka, ale nie, nie, to nie jest piątka, maska ogromna, pod maską mówię, mocno zabudowany silnik, sporo sprzętu, ale czysto, sucho, właściciel dba pedantycznie, więc nie ma opcji, żeby to był jakikolwiek wyciek. Tradycyjnie, statystycznie musimy rzucić okiem do bagażnika. Standardowa pojemność 408 litrów. W tym aucie to jest trzeciorzędne znaczenie. Jakby jechać we dwóch, to starczy miejsca spokojnie na bagaże. Spójrzcie, tu zbiornik gazu o pojemności 70 litrów, bo to co mówiliśmy wcześniej, samochód zasilany gazem. Pomimo zbiornika na dwie walizki tu jeszcze miejsca zostało, także właściciel auta i jego dziewczyna spokojnie na wakacje tym samochodem jeżdżą. I tradycyjny rzut okiem na spód naszego dzisiaj testowanego samochodu. Troszkę tu zmodyfikowany układ wydechowy, ale właściciel sobie tak życzył, stąd taki hałas panujący wewnątrz, którego i tak dzisiaj nie słyszycie ze względu na te mikrofony, które dzisiaj mamy. Poza tym susza, żadnej korozji nie widzę, z autko 5 lat, więc nie powinno jej być, na szczęście jej nie ma. Na bloku napędowym tak samo, silnik, skrzynia, tu nie widzę żadnych wycieków, wszystko suche, lśni. Na amortyzatorach tak samo, na zawieszeniu. Ogólnie ład tutaj panuje, wszystkie osłony na swoich miejscach, nic się nie dzieje. No słuchajcie, i tradycyjnie zbliżamy się do Eski, a gdzież tym samochodem jeździć jak nie po Esce? To by była wolność, to musiały być autostrady bez limitu, ale niestety do Niemiec z nim nie pojedziemy, także Eska pod nami. Jeszcze tylko chwila, już jesteśmy na zjeździe na Eskę. Mamy zapięty drugi bieg. Proszę nie patrzeć, że jest 30, bo to są oczywiście mile i włączamy się na Eskę. No i co mogę powiedzieć? Sobota popołudnie nam się zrobiło. Czas oddać samochód właścicielowi. Super samochód, super. Legenda, amerykańska legenda motoryzacji. No, dla nas byłaby legendą wolności, gdyby można było nim jeździć szybciej jak 120-140. No co mogę powiedzieć, prowadzi się bardzo pewnie, ten jest bardzo ekonomiczny, bo ma zainstalowaną instalację gazową. Koszty eksploatacji, jak słyszeliście, niewielkie.
wykonanie znakomite. Miejsca dużo, o tylnych miejscach nie mówię, bo to nie ma znaczenia. Pani Elizo pozdrawiam, bo pani sobie życzyła ten samochód już kilkakrotnie. Udało mi się zrobić Mustanga. Takie auto oczywiście wszystkim Państwu polecam jako drugi albo trzeci samochód w domu, a nawet jako pierwszy. No i co? I tradycyjne nasze podziękowania. Mateuszowi dziękuję za użyczenie tego wspaniałego samochodu. Firmie Auto Dudkiewicz z siedzibą w Jarocinie za użyczenie stanowiska diagnostycznego. Państwu dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.